Jak zobaczyłem, że Vortex będzie dostępny jako Mythic Plus, to nie ukrywam, wzięło to trochę z zaskoczenia. Bez przedłużania. Pierwszy pierdolet. Na zewnętrznej części platformy respią się ady, które są schowane i nic nie robią, jeśli ktoś patrzy w ich stronę. Gdy nikt nie patrzy w ich kierunku, to biją. Tak to macie do dodżowania tornadka i kuleczki. Bossowi przerywacie Lightning Bolt i klikacie defensywki, gdy tornada zlecą się w kierunku bossa, bo na kurwie jak czoł. Dragonflight jest o smokach, więc mamy tutaj też smok. Zacznijmy od tego, że wieje wiatr. Jeśli wieje wam w plecy, to jest stoicie z wiatrem, to macie buffa i jest zajebiście. Jeśli wieje wam w mordę, to bije i macie debuffa, więc chujowy. Wniosek? Wielka wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie kołysze. Do unikania jest też frontal i dość istotna sprawa, to taka rozprzestrzeniająca się po ziemi fala. Przejście przez nią zadaje damage i wrzuca pojebanego silensa. Ideą jest wejście w te tornada, w które macie nie wchodzić, żeby podrzuciły was ponad fale. Ostatni boss to chillera, macie niebieskie duże kółko, to odchodzicie. Widzicie, że respi się ad, to wykurwiacie go w kosmos. Będzie pojawiał się debuff na graczach, który spowalnia o 90%, jest dość istotny do zdispelowania, gdyż gdy boss się wkurwi, to kastuje trójkąt i o dziwo nie chodzi tutaj o jebanie, choć jak w trójkąt nie wejdziecie pod koniec kasta, to zdecydowanie mechanika wyjebie was we wszystkie dziury prosto do delirium. Jeśli o trash chodzi, to przerywacie cyklony, żeby nie być w cyklonie. Jest też średniej wielkości smok, ale nie wiem, oprócz napierdalania i frontala to nie robi nic. No i ten pojeb w drodze do last bossa na kurwie jak pojebany. Lightning Lashem trzeba defensywkę odpalić. Podobało się? Zajebiście, mi też. Suba nie zostawię, bo to mój kanał, ale ty za to możesz. Tak samo jak lajka, komentarz i w opisie masz link do Twitcha, jak i Discorda. Siemano.